Dzień dobry Państwu. O tym, co ja tu powiedziała, to nic nie będzie. Emocje są tak duże, że ja po prostu przeczytam Państwu, pozwolę, że sobie przeczytam to, co miałem powiedzieć. Proszę się nie obawiać, że będzie tego znacznie mniej niż objętość książki. Ta antologia, te wiersze, ten kamyk, który rzucony w wodę, powoduje na jej powierzchni coraz większe kręgi. Wiersze od Augustowa też zataczają coraz szersze kręgi. I nie chodzi tu jedynie o geografię, ale przede wszystkim o głębi widzenia. Oczywiście poetów widzenia. Książka, którą dziś prezentujemy, jest trzecią antologią utworów poświęconych Augustowi i augustowszczyźnie, którą miałem odwagę układać. A pierwsza z nich układała się w 2007 roku. Świat był inny, ja byłem inny. I każda z książek jest inna. Mimo, że niektóre utwory same się powtarzają, to łatwo zauważyć. Ta jest najobszerniejsza i najbogatsza. I byłaby zapewne jeszcze bardziej odmienna, gdyby układał ktoś inny. Ze zgromadzonych wierszy wybieram te, które z różnych względów mi się podobały. Zapewniam jednocześnie, że dobry wierszy, jak i ich układ, nie jest przypadkowy. Wracając do tego tematu. Ten kamyk bowiem, mocno w to wierzę, to kamyk metafizyczny. Posługuję się tu tytułem wyboru wierszy jednego z autorów obecnych w antologii, wyboru, który się przed czterema dniami ukazał. A kamyk jest stworzeniem doskonałym, jak mówi Zbigniew Herbert. Poeta, jak wiadomo, z Augustowem mocno związany. I kamyki do końca będą nas patrzeć. Okiem spokojnym, bardzo jasnym. Mam nadzieję, że taka będzie, tak będzie z wierszami pod Augustowa. Bardzo dziękuję Wojciechowi Baturze, Józefie Drozdowskiej, Janinie Josewskiej za nieocenioną kwerendę i innym osobom, które podsumowały wiersze. Marii Dorantajewskiej dziękuję za wnikliwą, jak zawsze, korektę, to jest czymś znacznie więcej niż korektą. Jakowi Czernickiemu za niezwykłą cierpliwość składu. Wiesołowi Oszumińskiemu za projekt okładki. Piękny. Po prostu. Janinie Josewskiej, wydawcy, dziękuję za zaufanie. Przyjmek od znaczy między innymi to, od czego się coś zaczyna. A na początku było słowo. Bardzo realne, namacalne, konkretne. Jesteśmy więc u źródła. Jaką jest? Już jest. Antologia wiersza Adamusa. Dziękuję Państwu. Został rzucony. I teraz zaprosimy Państwa do antologii czytanej. Poprosimy wszystkich obecnych autorów na sali o przedstawienie jednego tekstu. Zaczniemy od B i tak alfabetycznie dojdziemy do końca alfabetu prawie.
Będzie taki schemat, proszę Państwa. Czytajcie poezję, my będziemy słuchać. Ja będę tylko zapraszała autora z nazwiska i z miejscowości. Irena Batura Augustów. Pierwszy jeden będzie czytał Wojtek. Wy dwójkę proszę podejście. Była prośba, żeby jak najkrótszy wiersz. Znaleźliśmy, tak? Ale za to? Ja będę czytał Bakowa antologią, ale on znalazł się w antologii. Augustowskie drogi. Najważniejsze zaznaczyć ślady stóp. W ucieczce od ludzi, w dążeniu do ludzi, iść tylko przed siebie, choć cel z tyłu. Drogi mają swoją logikę, wiadomo po ich przemierzeniu, dużo później. Równa, wyboista, szeroka, wąska, nie są to warunki ich ważności. I nie wracać swoimi śladami, by ich nie zadeptać. Iść dookoła, do miejsca, w którym przyszło nam trwać. Drogami mającymi imiona. Imię to prawo boskie. Nęcką, borową, prostą rezoną. Bożena Boga Tygra, Kraków. Dzień dobry Państwu. 19-20 października 2019 roku. Augustów. Nie mogę sfotografować zapachu. Ani lasu. Ani strachu przed nawiedzonym miejscem. Nie mogę wysłać w internetowej paczce. Nie byłam świadkiem, kiedy słuchali stetoskopami tętna płonącego w brzozach. Wierzę w nią jednak. Wierzę w puls natury. Wierzę w puls natury w człowieku. Zatrzymuję w słowach to, co nie przesypie się w proch. Dziękuję. Dziękuję za ten motyw z brzozami, bo to jest opowieść o klubie turystycznym w Łuczyli. Dokładnie, to była historia, którą Janka mi opowiedziała i właśnie wzięła dziatwę ze szkoły społecznej, której była dyrektorką. Mówię to oczywiście nie do Augustowian, którzy to zapewne wszyscy wiedzą, tylko do tych przybyszów z różnych stron Polski. A obie kochamy alternatywną edukację, dlatego że byłam homeschoolerką, a Janka twórczynią szkół społecznych. I takie właśnie uczenie dzieci w sposób zupełnie niekonwencjonalny i bycie dzieci w towarzystwie prawdziwego mistrza, to myślę, że jest fundament edukacji. Dziękujemy Ci za ten wiersz. Aneta Borewicz, Warszawa. I Krusznik. Warszawa, ale moje miejsce na ziemi to jest właśnie w Kruszniku, Augustów jest mi najbliższy, dlatego większość czasu to tutaj przebywam. Wieczór nad Białym. Jezioro gładkie godziną księżyca zrywa gwiazdy. Lśni w mroku, jak łza u stóp lasu. Pochylamy drzewa, splecione z odbiciem, w pośpiechu topią tożsamość. W ciszy siedzimy na pomoście lata i na wędki milczenia łowimy wspólny los. Beata Abramakowska, Warszawa, Konstancin, tak? O ile dobrze pamiętam.
Państwa serdecznie. Augustowskie ścieżki. To był sierpień, ciepłe popołudnie. Wybrałyśmy się z matką na ulicę Cienistą. Salonik, weranda w roślinności, domowa nalewka. To byli starsi ludzie, małżeństwo. Mówili ze wschodnim akcentem, on zwłaszcza. Z opowieści wojennych jedna mnie zatrzymała. Jak we Francji polscy żołnierze pili Calvados. Opisał dokładnie jego smak i barwę. Byłam ciekawa, bo to łuk triumfalny, doktor Ramik i Joanna. Między nimi szklaneczki z Calvadosem. Napisałam wiersz o tym wszystkim, ale niestety zaginął. Dziękujemy bardzo. I zapraszam teraz Józkę Drozdowską, Augustów. Dzień dobry Państwu. Myślałam, że na C ktoś będzie. No nie wszyscy dojechali, więc wybacz. Dlatego bardzo trudno jest wybrać. Ale ja trochę odejdę od Augustowa i trochę dalej pójdę na naszą ziemię, ale nad rzekę Biebrze. I chcę szczególnie ten, chociaż to nie ma dedykacji w innym czasie wypisania, ale chcę Karolinie Siemionowicz go szczególnie zadedykować. Tam są nasi przodkowie, czyli pod Biebrze, pod Lipsą. Błogosławiona Marianno, masz w swoich oczach rozległość rzeki płynącej mokradłami, w Turzycach, pałkach, oczeretach i tataraku. Niebo, które w moment obniża się do rąk, nie pieszcząc paciorki różańca, oplatające strudzoną pracą i bólem palce. A za chwilę unosi się nad twoją głową i nad meandrującą wśród łozin i łąk Biebrzą. Masz w swojej mowie śpiewność i łagodność ludzi wschodu. Wysnuto z ich tęsknot, dobroć i wierność. Zmieszano z łopotem nadrzecznego ptactwa. Słyszano w ich zawołaniach wietrze i muczeniu krów. Masz w sobie siłę trwania w Bogu, na przekór zawirowaniom czasów, których przyszło cię żyć, trudzić się i ufać. Proś za mną, by otwarły się moje oczy i serce na świętość i dary nieba. Proś za mną, by moja mowa zbliżała innych do Boga. Dziękuję bardzo. Czy jest pani Jolanta Maria Dzienis? To zapraszam Basię Gałczyńską, Augustów. Właśnie, proszę Państwa, dzisiaj barwórki, Basiu. Czy potrzebujesz ten mikrofon? Tak, wybiorę chyba najbardziej malarski. Przydrożne kapliczki. Kędy polne gościńce kręte, pokryte kamieniami, stoją chaty z gankami owiniętymi winoroślą. Jak stare dworki na krańcu świata. Jedne z misternymi narożami, innych nad okienniki, niczym herli w koronce, bo kto zaznaczył swoją tożsamość. Tuż obok studnia ze skrzypiącym żurawiem, obora po ścianach zgłupanych głazów, ziemianka pełna koszy i tajemnic. Stara kuźnia i stodoła, co ma wrota zdobione na znak, że jest spichlerzem chleba. Z dala koło młyńskie nad bystrym ruczajem odmierza czas,
który zatrzymał się w tym miejscu ziemi. Zarośnięte sitowiem małe stawy z ostoją bociana na garbatych wierzbach, kolorowe okiennice chat przyodziane w bajeczny kolor małw i słoneczników. Domostwa spowite opłyną starych sadów, wonne jak dzbany świeżych malin. Wiodą do nich przydrożne kapliczki, wpisane w harmonię pejzażu, jak na obrazie impresjonisty. Zapraszam Krystynę Kudel, Suchowola. Witaj, Jasia. Dzień dobry Państwu. Biebrzańska trwoga. Jeszcze wczoraj w korycie swoim uwięziona, z uporem naciskały nieproszone strugi. Meandry znienacka wypełnione po brzegi zaczęły znikać. Srebrzysta toń uwolniona. Niemal po horyzont zawładnęła doliną. Bezmiar żywiołu przeraża, napawa trwogą. Powracający wędrowcy znaleźć nie mogą przystani. Muszą odpocząć, zanim ominą bezkresne lustro, a w nim błękitu odcienie. Pełgające fale ognistego zachodu. Ląd zajęty. Gdzież odnajdą na gniazda ziemię? Wycieńczone podróżą, czy nie pomrą z głodu? Bawi się przestrzenią rzeka rozzuchwalona. Słychać krzyk żałosny przed majestatem Pana. Dziękuję. I Lucyna Jakubiak, Augustów. Zapraszamy Lucynko. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie bardzo. Ja jestem tą szczęściarą, której udało się wrócić na późne lata do Augustowa po długim mieszkaniu w Gdyni i w Warszawie. A ten wiersz augustowskie impresje jest poświęcony panu Eugeniuszowi Simpsonowi. Augustowianie znają tego znaczenia. Na medalu, krążku niewielkim, oddał grawer misterną ręką postać, datę, świetlane czyny, by wzruszały, prawdę mówiły, by uczyły historii i wiary, nie szczędziły skupienia ni łez. A wokoło bór szumiał stary Sigismundus Augustus Rex. Ale jak przekazać szum jeziora, dumne sosny, księżyc nad Neckiem, gorzkie daty, rany do wczoraj i żywicą skąpane powietrze. Krążek z brązu toczy się hem, aż po przeszłość, pogodność, po sen. Dumną myśl i zapał przekuć w brąz. Spojrzy w oczy generał Brądzyński, ale jak uwiecznić las i łąki woń, jak w selenym ubrać pierwsze listki. Piękna ziemia, jeziorna i swojska, garść medali, pamięć moja Polska. Dziękuję. Dzielnica Lipowiec, cóż, kojarzy mi się z lipcem, gorącym, duszącym, dojrzałym do orzenku. A potem z lipą szarą, starą, wiatrem doświadczoną i ilością wydanych konarów, ociekającą kwiatem, kluczącą od owadzich pląsów. Pomieszany w zapach z gorącym, wakacje. Na starą stację wpada pociąg, zgrzyt hamulców, burzy letnią ciszę. Cykoria, podróżnik, odsunęła się ostrożnie od toru. Wypadają walizki, wyskakują ludzie, pełni humoru.
Wiatr podrzucił im polnych koników, cykanie do kolan i chłodne tchnienie jeziora. Dziękuję. Zapraszam Sonetinę Konecką. Białystok. Dzień dobry Państwu. Ja jestem tak wzruszona, że na pewno się poplączę, ale mam powody. Siedzi Zbyszek Fałtynowicz, autor antologii Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków, którą wydał w 1998 roku. Miałam zaszczyt znaleźć się w tej antologii z pełnym cyklem, jednym z trzech zaledwie w tej książce, z cyklem wierszy i sonetów pod tytułem Ślady na jeziorach. Dzisiaj przeczytam wiersz, który mówi o tych śladach na jeziorach. Coś się zamyka, coś przeminęło. O tym chcę. Tytuł wiersza. Jest to ostatni w ogóle zamykający antologię wiersz. Od Augustowa. Podobno ci ostatni będą kiedyś pierwszymi, jak na okładce. Jest to sonet dedykowany Janinie Osewskiej, mojej przyjaciółce, z którą spotykamy się praktycznie co roku w Augustowie. Przyjeżdżą tutaj latem, zawsze w męży. Przegadałyśmy drogę o poezji trudzie. Przepatrzyłyśmy pejzaż od samego ganku augustowskiego domu, skąd mnie wiozłaś, Janko. Czarne hańczo, czyż można ciekawiej się nudzić? Inny ganek, kolumny, słowa mądrych ludzi. Własnoręcznie zrobiona kawa w filiżankach porcelanowych. W magii kawiarni piosenka o porcelanie. W Miłoszowej krasnoludzie. Powrót. Bociany łopot gdzieś koło przywięzi. Trzask drzwi. Bieg wzdłuż pojazdów. Pod gniazdo wiszące, by posłać dobre myśli na odlot. Na szczęście. Czy Lipowcu zatrzymać się, czy nie, bo słońce po szekspirowsku głowę złożyło na torach. Zniknie, jak cowieczorne ślady na jeziorach. Dziękuję. Przedstawiłam panią Krystynę jako sonetinę, ale chyba państwo domyślili się dlaczego. Najlepsza sonecistka w Polsce, a może już i na świecie. Sprawdzimy. Zapraszam teraz Krystynę Lenkowską, Rzeszów. Tak pomyślałam sobie, że ja jeżdżę do pewnych miejsc dlatego, że ludzie, nie tylko dlatego, że przyroda, tak jak skupia nas właśnie w Wilnie Romek Mieczkowski w Suwałkach, Marek Sobczak, w Pragu Wojtek Kas, odwiedza się w Białymstoku Krysię Konecką czy świętej pamięci wieś Kaszmańskiego. Tak właśnie ja przyjechałam po raz pierwszy rok temu do Augustowa właśnie z powodu Janiny Osewskiej, którą nazywam Jowanką, a poznałyśmy się 2 lata temu na kongresie poezji w Indiach. I w tym roku właśnie teraz przyjechałam też dla Janiny i mam tylko jedyny wiersz o Augustowie i on jest właściwie o Janinie. Przyjechałam z czarnym psem i zamieszkałyśmy z białym kotem. Augustów foto. W kadrze ganku uśmiechnięta Janina z wnuczkami, z białym kotem, z czarnym pieskiem. My obie, czarna, biała, poprawiamy włosy, okulary. Skwerek, skąd nocą dochodziły głosy libacji, bulwary Jezioranecko. Sprawdzian z cudzej pamięci, odległej, przeszpilonej, nagle bliskiej. Pod albatrosem spiżowa Beata na ławeczce ostentacyjnie lekko przysiada na pamiątkę starej piosenki i swojej wiecznej młodości.
na przekór naszej. Dziękuję. Zapewniam Państwa, że w książce nie ma już więcej chyba wierszy dedykowanych, kierowanych w moją stronę. Także 240 stron. Zapraszam do innych też. Proszę Państwa, teraz przed nami Maria Leonczuk, Augustów. Jest to wiersz o Augustowie, ale nie tylko. Świte zioła. Są takie łowiska, opale godzin bliżej jazdy mikrofonu. Są wody. Bliżej mikrofonu, jeśli można. Jeszcze raz. To może od początku. Świte zioła. Są takie łowiska, opale godzin jazdy samochodem. Czasem w mgłach, gdy świt jest łaskawy, to królestwo ptaków. O świcie, net, ta rzeka, gdzieś nie na zachodzie, nie na południu, w której skryć się, nie łapać, zawsze lub szybko przez wszystko. Są takie łowiska, dokąd się nie jedzie. Są mgły niemleczne i cienie nienagłe. O formach sennych, w które wpada światło, podobne do tarczy albo do tabletki. Mówiące cicho i w obcych językach, czasami jasno tak, że nic nie widać. Są takie łowiska, te nieistniejące wody, o formach czystych, oj czystych, pod niebem. Zapraszam teraz panią Annę Moczek, Chruszczobór. Chruszczobór. Proszę powiedzieć, gdzie to jest? To jest na obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w takim fajnym trójkącie. Siewierz, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza. A to ja trochę inaczej wyobrażałam. Przyznam, że nie sprawdziłam, ale... No. Ze swojej strony chciałam podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Urodziłam się w pobliskich Biernatkach. I wielki sentyment do ziemi rodzinnej, którą staram się propagować na wszelkie sposoby. Rzeka dzieciństwa. Rzeko dzieciństwa, kamienny brodzie, twe brzegi strome, a na nich kobierce macierzanki, nawianki, które matuś biła, zawsze cztery. Z roku na rok twe wody płyną do wód jeziora, równie bliskiego jak ty. A ja biegnę w krótkiej sukience na Ukrejowe, wzdłuż twego biegu, po drodze pijąc wodę ze źródełka, szklanką po musztardzie, wspaniale chłodzi rozgrzane wnętrze. Na twym brzegu wysoki stos, iskry sypią się wokoło, płomienie strzelają wysoko, pali nocka, Wigilię świętego Jana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz Joannę Nowocień, Kraków. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Joanince, bo Janinka to jest dla mnie Joaninka, za zaproszenie. W Augustowie spędziłam dzieciństwo i bardzo wczesne lata młodzieńcze. Pożegnanie z Augustowem. Blady policzek żagla w ramionach świtu, burty łodzi budzą się do życia. Znajomo skrzypi deska pomostu, rybia łuska drażni zapachem. Wczoraj przyjaciel na moją prośbę uwolnił karasia. Nurkuję w głębinę, a woda całuje ciało, jakby dziękowała za odzyskanie dziecka.
ciszę białego Inecka wywiozę w zimny poranek. Dziękuję. Zapraszam teraz panią Małgorzatę Dorotę Pieńkowską, Malinówka Wielka. Tak zwyczajnie na śmierć. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Lipcowy poranek drzemał na progu. Garnki dzwoniły pierwszym głodem. Woda w studni była chłodna jak zawsze. Marianna, niosąc wiadra, szeptała modlitwy o dobrą śmierć dla siebie i szczęśliwe rozwiązanie dla młodej kobiety, z którą dzieliła się chlebem. Powietrze huczało pośród miodnych lip, kapiąc padzią do gęstych łez podobną. Ktoś czekał na narodzin dziecka, różowego i pięknego jak świt. A przecież bywają jucznie gęstniejące krwią. Nic nie zapowiadało greckiej tragedii. W niewielkim Lipsku szły żniwa, życie toczyło się zwyczajnie. Choć mówiono to jowo, rozglądając się wokół trwożnie jak ptak. A przecież przyczaił się lęk w oczach. Ludzie spadali w otchłań wojny jak martwe kamienie. Marianna stanęła na progu, z czułością położyła szorstką rękę na brzemiennym brzuchu synowej. Niewiele miała do stracenia, gdy poszła za nią na śmierć. Tak myślała, bo czymże jest wieczność i pierwszy krzyk dziecka na szale miłości. Teraz Zosia Piłasiewicz, Augustów. Witam Państwu. Jest nad rzeką niedaleko rzeki Netta ulica Kasztanowa. Ulica Kasztanowa. Kiedy nie miała jeszcze nazwy, przytulała tartak z pachnącymi cielskami złotych soseń. Rzeka niosła tratwy z pni i pokrzykiwania lisaków. I zapach. Kiedy nie miała jeszcze nazwy, przytulała drewniane domy, rozłożyste, pękate, z załamanymi dachami. Z pokoików na piętrze widać było rzekę. Otoczone ogrodami z floksami, dzierżanem, malwami i nasturcją odpoczywały w cieniu bzów. Piaszczystą drogą turkotały furmanki zaprzężone w konie, wzbijając piaskową mgłę suchego lata. Dzisiaj odnawiane z czułością przenoszą czasy, kiedy ulica nie miała jeszcze nazwy. Drewniane domy z ulicy Kasztanowej. Zapraszam teraz Teresę Radziewicz-Juchnowiec. Juchnowiec leży po drugiej stronie Białegostoku, południa. Więc kołeczek trzeba było przejechać, ale nie mam porównania do tych osób, które przyjechały z drugiego końca Polski. Pod ciśnieniem. Tego lata Biebrza była tak płytka, że przechodziliśmy na drugą stronę bez moczenia majtek. Tylko moczarka właziła między palce i łaskotała kolana. Szwagier kosił ją jak trawę. Ostrze puszczał zajączki, gdy rozbierał się i schodził w lot, a dzieciarnia chichotała na widok chudych, brązowych łydek. Później można było na prześwietlonej łasze zaglądać w oczy kamieniom, bratać się z ciernikami, układać z wodą na plecach, plątać włosy i wodorosty, zgadzać na świat, płynący jak kumulusy. A rzeka szykowała ciała na święto, na wchodzenie w noc, w ciekawość, w
Teraz zapraszam Jana Sączko, Augustów. Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Ja przeczytam tekst, który dedykuję miejscu, którego już nie ma. Podróż w jedną stronę. Po stromych stopniach, podrapane kolana w krótkich spodenkach, niosą mnie do wagonu klasy drugiej. Twarde, drewniane ławki muszą wystarczyć na kilka minut. Podróży w jedną stronę. Próbuję wysłuchać i wsłuchać się w improwizację kół i szyn. Wdycham woń zmęczonej lokomotywy. Z nosem przyklejonym do szyby. Pożeram wzrokiem jasną toń jeziora. Ażurowy budynek stacji Augustów Port. Może kiedyś wyruszę w przeciwną stronę, gdy dorosnę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz Jerzego Sikorę, Ełk, ale Mrozy Wielkie. Oczywiście. O zachodzie słońca. Wiersz pochodzi z tomu Jestem złodziejem światła, napisany prawie 30 lat temu, a więc widać, że prawie w latach młodzieńczych. Słońce zachodzi codziennie, ale pamiętam, że tamten zachód słońca nad Neckiem był wyjątkowy. Kiedy jest smutno, kocha się zachody słońca. Antoine Zberry. W tafli jeziora tyle blasku, tak lekkiego, że nie tonie. Przydaje piękna syrenom i rusalkom. Gładzi im włosy, maluje rzęsy, pieści dłonie. Stoję na brzegu i patrzę. Zimna woda serce obmywa. Czasem mewa zakwili i wrzaśnie. Słońce poza horyzont umyka. Za chwilę zapłoną gwiazdy. Poczekam. Może któraś spadnie. Dam ją Tobie. Dziękuję. Zapraszam teraz Erasma Stefanowskiego, Augustów. Sosny augustowskie. Ofiarą obławy augustowskiej z lipca 1945 roku. Pini augustowiezi. Endemit, naznaczony imionami wyrąbanej łaciny. Nie struga się z nich głupstwa krzyża. Nie rwie włosów z głowy. Nie łamie rąk, nie zrywa bogów. Pini augustowiezi umierają z podniesionym czołem, stojąc po uszy w bagnie, czerwonym od krwi, roniąc szyszki w bliźnie. Jutro będą leżeć w mgłach na skraju lasu, pocięte w języki ognia, zapłoną wieczorem w domowych ogniskach. Rano zmartwychwstaną żywicznym inkaustem w refugium wiersza z pogranicza Ody i Eleni. A może fraszki? Dziękuję. Zapraszam Leonardo Schubsdę z Sokółki. Nazwa tej podaugustowskiej miejscowości
niezmiennie przywołuje wspomnienia żarn stojących w świronku cioci broni, gdzie chodziłam z tacą mleć ziarna na mąkę dodawaną do karmy hodowlanym zwierzętom. Tata rozkręcał ten niby młynek siłą rąk. Ziarna wpadały między dwa kamienne koła, a stamtąd lekko zmiażdżone do wiadra. Łapałam w dłonie sypiącą się mąkę pachnącą chlebem. Ciocia Bronia kulejąc przychodziła do nas i dziwiła się za każdym razem, jak szybko idzie wam robota. Obrazy z dzieciństwa nakładają się na mijane krajobrazy. Jedziemy z Józką do Żarnowa. Na spotkanie przychodzi wielu uczniów. W pierwszym rzędzie, na podłodze, siedzą maluchy z zerówki. Uśmiechnięte w buzie, wpatrzone z zaciekawieniem w panie, które piszą wiersze. Na wszelki wypadek sprawdzają, czy też mamy tylko dwie nogi i dwie ręce. Zabieram nasze zauroczenie w drogę powrotną. Dziećmi, których potem nie spotkam. Jeszcze niezmienione wielkim światem. Jeszcze bez komputerów, tabletów i komórek. Tak jak nie spotkam cioci Broni, tercjarki, która od lat ubiera ołtarzyki w niebie, na majowe i czerwcowe nabożeństwa. Biegnę do jej domu, pachnącego bzami i jaśminem, odświętnie wystrojona w perkalikową sukienkę i białe tenisówki pomalowane glinką. Wchodzę przez pochyloną bramę pod rozłożystą lipą, rozśpiewaną brzęczeniem pszczół. Zardzewiałym kluczem otwieram drzwi. Są już mama i ciocia Feliksa. Siadam między nimi. Koleżanki i sąsiadki w komplecie. Tylko chłopcy wciąż w sieni. Wejdą dopiero na śpiewanie. Czasem wypuszczą dla psoty chrabąszcza. Z dziecięcą żarliwością śpiewam pochwałę łąk umajonych nad brzozówką. Biegnę brzegami krętej rzeczki, przez pioruny wędrujące bruzdami pól. Już Augustu trąca mnie lekko brani Józka. Wracamy z daleka. Ona z domu pod topolą w jeziorkach, ja z domu cioci Broni ze świronka z żarnami. Dziękujemy Państwu za prezentację wierszy. I chciałam teraz skorzystać z nowoczesności i odczytać SMS od Bożeny Intrator, która nie mogła dzisiaj przyjechać z Warszawy. I pisze tak. Pozdrów ode mnie wszystkie poetki i poetów. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy wezmę w ręce fizyczny egzemplarz książki. Ale dopiero będzie to możliwe po moim powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrowienia z Ostrowa do Augustowa. Droga Janino, serdecznie Cię pozdrawiam. Nie skorzystam z zaproszenia, ale duchem i sercem będę z Wami. Pozdrów wszystkich, którzy dotrą na promocyjne spotkanie i życzę im zdrowia i sukcesów twórczych. Wojciech Gawost. Czy można też z Paryża przeczytać? Tak, więc robi też Jan Jastrzębski z Gołdapi i serdecznie Państwa pozdrawia, to jest świetny prozaik. Jego sztuka ostatnio była wystawiana w Gruzji, więc naprawdę wspaniale. Józia czyta pozdrowienia od, z Paryża, tak? Od jednej z autorek. Chcę Państwu przeczytać pozdrowienia od Mirosławy Niewińskiej z Paryża. Witam serdecznie. Jestem zaszczycona. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do pięknej antologii o Augustowie. Bliski mi od dziecka. Z Paryża łączę się myślami z uczestnikami dzisiejszej prezentacji. Życzę pięknych zdań
oraz pięknych doznań organizatorom, redaktorom, autorom, mecenasom, gościom z przyjaźnią i nadzieją. Dziękuję bardzo. Mirka Niewińska. Proszę Państwa, ja jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim. Aha, spyszę jeszcze, tak? Wziąć korekty do programu trochę. Ja nie będę prosić o odczytanie wierszy, bo jeden autor jeszcze nie odczytał. No to przepraszam, bo ja miałam zapytać, czy jeszcze może jest na sali ktoś, kto nie został przeze mnie tutaj odnotowany, bo te osoby potwierdziły obecność, czy jest ktoś? Nie, no zostawmy to. Ja słuchajcie Państwo, wczoraj, kiedy przyszły książki, bo one są gorące, jeszcze są gorące, przyjechały o godzinie 17 chyba, coś koło tego, więc rozpakowywane były, ponieważ no, niestety chyba opowiem troszkę o kulisach. Nie mogły, miały być dostarczone na 6 grudnia. No i w związku z tym trzeba było stanąć na głowie, żeby przyjechały na dzisiaj i przywiózł to samochód bez dźwigu. A niestety to duża paczka, więc motywacja była natychmiastowa, cała rodzina, łącznie z moimi wnuczkami, żeśmy wynieśli książki z tej palety i ona jest. Także wczoraj otworzyłam książkę, przytuliłam, jest tak przytulna naprawdę. I przeczytałam swoim wnuczkom 2 wiersze. I chyba niech tak zostanie. Coś lub... Asiu, a ja mogę, przepraszam, ja mogę przeczytać ten wiersz? Tak? Bardzo będę... Bardzo byś chciała, tak to proszę. Ciekawa jestem. Jak już. Anioł na dzień. W autobusie na oszronionej szybie młody mężczyzna maluje szubienicę, na której wiesza gwiazdę Dawida. Zapytany dlaczego, milczy. Zapytany czy rozumie, milczy. Zaklęty w kamień. Patrzy jak spod ciepłych dłoni rozpływa się rysunek nienawiści. Kilka lat później na żydowskim cmentarzu w Augustowie inny młody mężczyzna składa kamień na macewie, która była stopniem schodów do kwatery oprawców w czasie okupacji miasta. Na uroczystości otwarcia lapidarium miał anioł nadziei zagląda w oczy. Janina Osowska. Dziękuję bardzo. To muszę jeszcze dodać koniecznie, że ten inny młody człowiek to jest mój absolwent ze szkoły społecznej, jest to syn Zosi Wasiewicz Piotrek. Ja czytam o nieobecnych, to jeszcze jedna wiadomość. A jeszcze też dodam, Krysiu, zanim przeczytasz, proszę Państwa, jeszcze Uda Przybyś miała przybyć. Przysłała, tak? No to nic takiego. Zazdroszczę, bo ja pozdrawiam załóżę, zazdroszczę. Daniel w szpitalu, mam zwierzęta na głowie, pozdrawiam wszystkich. Bardzo żałuję. Uta bardzo żałowała, no, dzwoniła kilka razy, ale losowe wydarzenie także. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim poetom, poetkom, spadkobiercom, którzy też pozwolili na zamieszczenie wierszy. No cóż, jesteśmy szczęśliwi, że mamy kolejną książkę, Pani Burmistrzu. Pani Janino, goście obecnego wydarzenia. Zarówno mieszkańcy Augustowa, jak i osoby, które są spoza miasta nad Nentą. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie w Augustowie. Szanowni Państwo, jestem dumny, że jestem burmistrzem tego miasta. Augustów ma swoją markę. To jest marka wynikająca z wielu aspektów, z historii, z bycia kurortem, chociażby międzywojennym, z bardzo wielu turystycznych atrybutów, ale również z ludźmi. I gdyby analizować, ekonomiści tak robią, robią tak osoby zarządzające, taką techniczne wyrażenie analizy SWOT,
to ja jestem dumny również z tego, że mocną stroną Augustowa jest kultura. Jest wyraz artystyczny, jest poezja i osoby, które to czynią. To jest również mocna strona naszego miasta. Wielki Polak, ksiądz Jan Twardowski, popełnił kiedyś słowa, które są publicznie bardzo znane. Ja z całym szacunkiem delikatnie je zmodyfikuję. Te słowa to myślę, że chyba się wszyscy domyślamy, jakich zamierzam użyć, to śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Ja chciałbym dodać, śpieszmy się kochać i cenić ludzi, tak szybko odchodzą. Szanowni Państwo, rozwój miasta to rozwój fizyczny, ale to również rozwój duchowy. I chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy się do tego w naszym mieście przyczyniają. Tym, których utwory mamy w tym opracowaniu. I tym żyjącym, i tym, którzy pozwolili, żeby po ich przedstawicielach rodziny, których nie ma już między nami, których dzieła również mogły być zamieszczone. Całemu zespołowi redakcyjnemu. Wszystkim tym, którzy w różny sposób przyczynili się do tego, że ta antologia powstała. Chciałbym za to bardzo podziękować, ponieważ to słowo cenić, które wspomniałem, to podziw, szacunek, przechowywanie dla następnych pokoleń, ale również wdzięczność i podziękowanie. W związku z tym serdecznie tym wszystkim osobom dziękuję. Tam również słychać, widać Augustów. Pani Janino, na Pani ręce, dla wszystkich, dla całego zespołu, który się przyczynił w różny sposób do powstania tego dzieła, moje wielkie wyrazy podziękowania i gratulacji. Maciej Zimka, akordeonista i kompozytor, jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów instrumentalnych. Koncertuje zarówno solo, jak i w zespołach kameralnych, grając muzykę klasyczną, współczesną, jazz oraz piosenkę artystyczną w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. Wystąpił na wielu międzynarodowych festiwalach. Odbył także trasy koncertowe w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. Maciej Zimka jest również aktywnie działającym kompozytorem. Tworzy utwory zarówno na akordeon, jak i na inne instrumenty i obsady kameralne. Zajmuje się także kompozycją piosenek i utworów rozrywkowych. Jego utwory są wykonywane podczas koncertów w Polsce i za granicą. Niemcy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Włochy, USA. Znajduje się w repertuarze uczniów i studentów szkół muzycznych wszystkich stopni. Dzisiaj zagra specjalnie dla Państwa utwór Wiesława Cięciały, Kadenza 1988 oraz Domenico Scarlatti, Sonata Hamon. Maćku, zapraszam.